Państwa, zanim zaproszę chór Politechniki Płockiej, nasza poetka Gostyńskiego Klubu Poetyckiego, Zenona Radzka, chciałaby część koncertową rozpocząć wierszem, który zaraz Państwu zaprezentuję. Żołnierzom II wojny. Oni tam, a my tu. Nam daleki ostrzał, głód, przestraszony dzieci wzrok, lament matek, ach ten rok. Druga wojna, zniewolenie. Dobry Boże, daj zbawienie tym, którzy się nie ulękli, długi szlak bojowy przeszli. Nie zostali pochowani w białej trumnie z orderami, nikt im rąk na krzyż nie złożył. Miłosierny palec Boży zamknął oczy na dobranoc. W słońcu wstało z pirem rano, bo zastygła w żyłach krew i ostatni uszedł dech. Niech niejedno serce dzisiaj zatrzyma się obok krzyża cmentarnego, przydrożnego, ujrzy Zbawcę cierpiącego i zaduma się i wzruszy nad dolą żołnierskiej duszy. Szanowni Państwo, Zenona Radzka.